Posłuchajcie, autorytet w swojej rodzinie posiada dość dużo aplikacji, aplikacji mobilnych na platformy takie jak iPhone czy tablety iPad lub też na niektóre z nich są nawet dostępne na platformie androidowej. Jedną z tych aplikacji, którą dzisiaj chciałem Wam pokazać, jest aplikacja o nazwie Force Effect. Aplikacja, która pozwala Wam tak naprawdę przeanalizować różnego typu konstrukcje ramowe pod kątem występujących sił reakcji, różnych typów obciążenia i sprawdzić po prostu, jak taka konstrukcja może działać. Zresztą zobaczcie, jak moglibyśmy taką własną konstrukcję przeanalizować. Mamy nowy ekran diagramu, wybieramy ten ekran. W tym momencie program pyta nas się, skąd mamy wziąć, ewentualnie możemy sobie podłożyć jako podkład zdjęcie istniejącego elementu lub też na przykład po prostu zrobić zdjęcie wbudowaną kamerą czy aparatem. W naszym przypadku mam taki folder, w którym będę chciał wykorzystać taki oto fragment ramy roweru, którą chciałbym sobie przeanalizować na podstawie konstrukcję ramową. Zobaczcie, w jaki sposób możemy pracować w tym programie. Przede wszystkim sprawdźmy, jakie mamy ustawienie jednostek metryczne. Jednostki siły będą w newtonach, bardzo dobrze. Zaczynamy od pierwszej ikony z lewej strony, czy pod strzałką, czyli rysowanie po prostu naszych fragmentów naszej konstrukcji ramowej. Robimy to po prostu w bardzo prosty sposób, zobaczcie, łącząc palcem, rysując po kolei wszystkie fragmenty naszej konstrukcji. Możemy w dowolnym momencie powiększać nasze elementy, żeby dorysować jakieś dodatkowe szczegóły naszej konstrukcji i na końcu spróbujemy naszą konstrukcję może gdzieś tutaj w tym momencie przyłączyć. Kolejny krok, który musimy zrobić, no to możemy na przykład za pomocą narzędzia wskazywania, klikając palcem na danym węźle naszej konstrukcji, możemy zdecydować, czy to jest zwykłe, standardowe połączenie, czy też na przykład połączenie spawane, czyli typowo połączone, więc możemy na przykład pewne takie elementy w naszej konstrukcji wyznaczyć, które będą akurat miały takie wiązanie. Kolejny krok, który możemy zrobić, na przykład możemy zaprojektować, ustawić podpory. Pierwsza podpora nieruchoma, na przykład niech będzie zdefiniowana z tyłu, na tylnym kole. Podpora ruchoma może być zamocowana tutaj, gdzie jest kierownica, ponieważ mamy widelec, więc będzie w tym momencie na pewno występował jakiś ruch na naszej konstrukcji ramowej. Dobrze, w tym momencie zwróćcie uwagę, w prawym górnym rogu pojawiła się taka ikonka, zmieniła swój kształt, znaczy, że element jest już, powiedzmy, nasz układ jest już rozwiązywalny, a skoro tak, to możemy przystąpić do wpisywania siły. Wybieram kolejną ikonę sił, mogę tu zdefiniować siłę stałą. Mam możliwość zdefiniowania siły ciągłej lub też przypisywania momentów. Załóżmy, że zdefiniujemy siłę działającą od jadącego rowerzysty, czyli załóżmy, że niech taka siła będzie, może skierujmy sobie ją, to możemy w dowolny sposób ją skierować, może na przykład w ten sposób skierujmy tą siłę, niech ta siła będzie wartości 1000 N, czyli około 100 kg. Natychmiast program nam wrysowuje na naszym diagramie siły reakcji. Dodatkowo, jeżeli klikniemy na dowolną ramę, zobaczcie, program nam wyświetla dodatkowo siły reakcji, ale też momenty, które na danym fragmencie ramy nam będą występowały, przez co jesteśmy w stanie zorientować się, co tak naprawdę dzieje się z naszym modelem. I zobaczcie, mamy tutaj w naszej konstrukcji roweru coś takiego, tutaj w tym miejscu zamocowany siłownik, taki amortyzatorek, który amortyzuje drgania. Z jaką siłą działa w tym momencie nasza konstrukcja na ten amortyzatorek? Możemy wykorzystać funkcję nieznanej siły, wybieram opcję nieznana siła i zobaczcie, jeżeli tylko narysuję taką siłę, program natychmiast wyświetli nam informację, że taka siła w tym momencie jest, w takim obciążeniu tej konstrukcji 524 N. Powstaje pytanie, czy można by sprowadzić takie zmiany w naszej konstrukcji, żeby ta siła uległa zmianie. Bo jeżeli będziemy mogli, zmniejszymy tą siłę, to będziemy mogli na przykład zastosować mniejszy, lżejszy amortyzator, co dla zagorzałych rowerzystów jest dosyć znaczącą informacją. Mniejsza masa, mniejsze zmęczenie, czy mniejsza siła potrzebna do prowadzenia takiego roweru. Zobaczcie, co moglibyśmy tu zrobić. Powiększymy sobie tutaj ten element. Widzimy, że tutaj jest zamocowany nasz amortyzatorek. Możemy na przykład spróbować tak. Usuniemy może ten element, przesuniemy nasz węzeł na drugą stronę naszej ramy i przymocujmy ten węzeł z powrotem w tym miejscu i dodajmy kolejne ustalenie, zespawane łącze. Zobaczcie, siła w tym momencie, ta reakcji, ta nieznana siła działająca na nasz amortyzatorek przy takim układzie wychodzi, że jest prawie połowę mniejsza. Więc możemy podejrzewać, że taki układ, że taki taka zmiana konstrukcyjna, no może być lepsza, czy powiedzmy taki projekt jest, może być lepszy od tego pierwszego, od którego zaczęliśmy.
No i możemy spróbować ten element zaprojektować właśnie w takim układzie. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić w tym programie, czy w Force Effect, mamy możliwość wyświetlenia też zdefiniowania raportu. Raportu, który automatycznie zbierze wszelkie informacje o waszej konstrukcji i postać takiej ładnej tabeli, czy zestawienia poda informacje o wszystkich elementach kraty, o występujących siłach i momentach. Wszelkie wykresy są automatycznie dla każdego elementu rozrysowywane, więc wszystko mamy bezpośrednio tutaj ładnie zdefiniowane. Co dalej, możemy tak naprawdę ten element sobie, ten nasz diagram czy raport wysłać do siebie. Możemy też, jeżeli wrócimy do początku galerii, możemy, zobaczcie, zapisać nasz element w chmurze lub też jak w chmurze jako plik DXF, lub też na przykład wysłać do siebie jako e-mailem, na dany e-mail diagram, lub też wysłać, zapisać diagram jako plik DXF, który potem możecie na przykład otworzyć w AutoCADzie czy w inwentorze, żeby dalej na przykład kontynuować pracę nad tą bazową czy początkową konstrukcją, którą tutaj opracowaliście na tablecie. Mam nadzieję, że podoba Wam się ta aplikacja. Aplikacja jest bezpłatna, więc jeżeli macie tylko tablet, iPada lub też macie na przykład telefon iPhone, możecie taką aplikację sobie ściągnąć i spróbować przetestować w własnym zakresie. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.